co coś mówić po takim spotkaniu. To jest kolejny mecz, który mimo że w jego trakcie nic nie wskazuje na to, że to się źle skończy, a on się kończy źle po prostu. Tak samo było w Jastrzębiu, gdzie prowadziliśmy 2-1 przerwy, mając mecz pod kontrolą. Tak samo było tutaj, schodząc na 1-1 do przerwy z wynikiem, uważam, całkiem pozytywnym, mając całą drugą połowę. My po raz kolejny tracimy bramki, tracimy 3 bramki w drugiej połowie i przegrywamy mecz. No niestety coś z tym zespołem jest nie tak, niestety to trzeba sobie powiedzieć, bo tak nie można przegrywać meczu. Ja gratuluję Mariuszowi, gratuluję Odrze zwycięstwa, natomiast no my mamy duży problem, to chyba trzeba jasno powiedzieć. Dziękuję. Powiedziałem moim piłkarzom na odprawie dzisiaj przed meczem, że będziemy w tym meczu cierpieć. I to widzieliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. Termalika narzuciła tempo, zabrała nam piłkę. Było naprawdę ciężko, mieliśmy niejednokrotnie szczęście, że nie straciliśmy bramki, choć otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Dostaliśmy bramkę na przerwę, więc te miny w przerwie nie były wesołe. Natomiast po wprowadzeniu korekt, troszeczkę szczególnie, jeżeli chodzi o grę obronną, bo za dużo miejsca było pomiędzy formacjami, a piłkarze Termaliki są dobrzy piłkarze. Prawda, warunki pierwszoligowe ważą bardzo dobrze. W związku z czym pozamykaliśmy trochę środek, szliśmy ładne bramki, dlatego ten mecz wygraliśmy, ale uważam, że jeżeli chodzi o Brugbe, to jest jeden z dwóch zespołów w tej lidze, który naprawdę może jeszcze dużo zrobić i to jest bardzo dobry zespół. My dzisiaj wygraliśmy to spotkanie, a to spotkanie pokazało, jak racja jest przed nami. Jak wiele momentów, w których stracimy kontrolę, ale dzisiaj poprzez to cierpienie, poprzez grę zespołową, poprzez to, że moi piłkarze stworzyli kolektyw, dostaje nagrodę w postaci 3 punktów. I z dużymi nadziejami jedziemy na środowe spotkanie w Katowicach.